Dzisiaj będziemy mówili o ruchu. A o ruchu najlepiej mówić w ruchu. My nie będziemy się poruszać, ale eksperymentalnie zbadamy, jak poruszają się różne ciała. Zanim zaczniemy mówić o ruchu, musimy zastanowić się, gdzie jesteśmy. Czyli jak określić nasze położenie? Ja mogę w tym momencie powiedzieć, że siedzę na krześle. Mogę też powiedzieć, że jestem oddalony 2 metry od ściany. Mogę także określić, że do centrum miasta mam 2 km. Czy to definiuje moje położenie? W pewnym sensie tak. Dla ułatwienia wprowadzono na świecie bezwzględny układ współrzędnych geograficznych, które definiują położenie na kuli ziemskiej zawsze i dla każdego. Rafał wyjaśnił Wam, w jaki sposób może określić swoje położenie. Mówił, że siedzi na krześle albo znajduje się w pewnej odległości od ściany albo od centrum naszego miasta. Aby mówić o ruchu i spoczynku, musimy znaleźć punkt odniesienia, a dokładniej układ odniesienia. I dopiero po wybraniu takiego miejsca, punktu albo ciała możemy określić, czy poruszamy się, czy też pozostajemy w spoczynku. W związku z tym mówimy, że ruch jest względny, ponieważ odbywa się względem ustalonego układu odniesienia. Przykładowo, my w ogólności, a przynajmniej ja siedząc tutaj, nie poruszam się względem Ziemi. Natomiast poruszam się względem Księżyca. Z kolei, gdybym była na Księżycu, poruszałabym się względem Ziemi. Musimy więc wybrać układ odniesienia po to, żeby w ogóle mówić o ruchu. Jeżeli już wiemy, że potrafimy określić, czy pozostajemy w ruchu, czy pozostajemy w spoczynku, zastanówmy się nad tym, jakie wielkości opisują ruch. Przed chwilą widzieliście eksperyment, w którym magnes poruszał się po kartce, zakreślając pewną linię. Pojawiła się tam nazwa tor. Tor to jest właśnie krzywa, którą zakreśla poruszające się ciało podczas swojego ruchu. Natomiast długość tego toru ruchu, czyli długość tej krzywej, nazywamy drogą. Niebieski wektor, mam nadzieję, że wektory pamiętacie z jednego z naszych odcinków, to jest przemieszczenie. Określa on punkty 2, 1, w których rozpoczął się ruch i drugi, w którym ten ruch się zakończy. Swój ślad, a z punktu widzenia fizyka tor ruchu, możecie zobaczyć w aplikacjach z funkcją geolokalizacji. Pozwalają one określić dokładne położenie geograficzne danego urządzenia. Przykładowo, to trasa naszej wyprawy wakacyjnej. Według licznika w samochodzie przejechaliśmy 470 km. Według aplikacji 454 km, a bezpośrednia odległość to 341 km. Ta ostatnia wartość to długość trasy, którą pokonalibyśmy lecąc bezpośrednio samolotem z centrum Torunia do centrum Krakowa. Szczególnym przypadkiem ruchu jest ruch po okręgu. Taki ruch wykonuje właśnie zaznaczona na złoto końcówka wskazówki minutowej naszego zegara. Poruszając się po okręgu, pokonuje drogę około 30 cm w ciągu całej swojej godziny przez siebie wskazywanej. Czy to oznacza, że jej przesunięcie też wynosi 30 cm? Okazuje się, że nie.
ponieważ zaczęła swój ruch w tym miejscu i w tym miejscu go skończyła. Wiemy już, że żeby określić, czy się poruszamy, czy pozostajemy w spoczynku, musimy określić to, czy zmieniamy swoje położenie. Oczywiście względem czegoś. Zastanówmy się teraz, czy ruch możemy podzielić ze względu na to, po jakiej linii się poruszamy, czyli na podstawie tego, jaki jest tor ruchu. Okazuje się, że tak. Będziemy zajmować się ruchem postępowym. Zajmijmy się tym ruchem, w którym się oddalamy bądź przybliżamy do jakiegoś miejsca czy punktu odniesienia. Rodzaje ruchu postępowego dzielimy przede wszystkim ze względu na kształt toru. Na prostoliniowy, kiedy poruszamy się po linii prostej i ten przypadek jest absolutnie najłatwiejszy do opisu, oraz na krzywoliniowy. W tym przypadku opis jest dużo bardziej skomplikowany. My dzisiaj zajmiemy się ruchem prostoliniowym. O tym, jaka wielkość fizyczna będzie rozróżniać rodzaje ruchu, które będziemy obserwować, dowiecie się za chwilę. Ruch prostoliniowy to taki ruch, w którym tor ruchu jest linią prostą. Może on jednak odbywać się w sposób jednostajny lub zmienny. Wielkością określającą i rozróżniającą rodzaje ruchu prostoliniowego jest prędkość. Na pewno spotkaliście się także z określeniem szybkość. Te pojęcia nie są tożsame. Prędkość jest wielkością wektorową, natomiast szybkość jest wartością prędkości. Przykładem ruchu jednostajnego prostoliniowego jest ruch samochodu na prostym odcinku autostrady jadącego ze stałą szybkością. Wykonajmy symulację takiego ruchu. Na wykresie, który widzicie, przedstawiliśmy wyniki naszej symulacji. Jest to wykres zależności przebytej drogi od czasu. Należy zauważyć, że punkty pomiarowe tworzą prostą skierowaną pod kątem do osi. Samochodzik przebywał równe odcinki drogi w równych odstępach czasu. Obliczmy jego szybkość, którą w ruchu jednostajnym prostoliniowym definiujemy jako iloraz drogi i czasu. Jednostką szybkości jest 1 metr na sekundę. Samochód przebywał 5 cm w każdej sekundzie ruchu, a w ciągu całego ruchu przejechał 50 cm, czyli 0,5 metra w ciągu 10 sekund. Korzystając z przedstawionej zależności, obliczamy szybkość tego samochodu, czyli 0,05 metra na sekundę. Wykres wartości prędkości od czasu jest linią prostą poziomą. Pole pod wykresem zależności wartości prędkości od czasu jest wartością przebytej drogi. Podsumowując, w ruchu jednostajnym prostoliniowym torem ruchu jest linia prosta. Ciało przebywa taką samą drogę w takich samych odcinkach czasu. Wartość prędkości jest stała, a prędkość chwilowa jest równa prędkości średniej. Przykładami takiego ruchu w naturze są nurt rzeki, oczywiście tam, gdzie koryto rzeki nie ma zakola, ruch samochodów jadących zgodnie z ograniczeniem ruchu w stałych odległościach od siebie. Innym przykładem jest ruch sterowanego samochodu wtedy, kiedy osiągnie on ustaloną szybkość i porusza się po linii prostej. Do tej pory omówiliśmy najprostszy możliwy do opisu rodzaj ruchu. Ruch jednostajny prostoliniowy. Nie jest to jedyny rodzaj ruchu, z jakim mamy do czynienia. Dużo częściej występującym jest ruch niejednostajny. Przykładem takiego ruchu może być ruch jednostajny zmienny. Jest to ruch, w którym szybkość zmienia się w tych samych jednostkach czasu o stałą wartość. I teraz w zależności od tego, czy będziemy mówić o wzroście tej szybkości, czyli o ruchu przyspieszonym, czy o spadku tej szybkości, będziemy mówili o ruchu
opóźniony. Przykładem ruchu przyspieszonego może być startujący samochód z bramek autostrady, gdzie jego wartość prędkości jest bliska zeru, do prędkości przejazdowej. Natomiast ruchem opóźnionym będziemy nazywali taki ruch, który następuje na przykład przy dojeżdżaniu do bramek, gdzie prędkość i jej wartość muszą zmniejszyć się do zera. Zobaczmy symulację ruchu jednostajnie przyspieszonego. Zależność przebytej drogi od czasu w ruchu samochodzika nie jest linią prostą. Linią prostą jest natomiast wykres zależności wartości prędkości od czasu. Jest to półprosta wychodząca z punktu V0, nachylona pod kątem ostrym do osi czasu. Jeśli szybkość początkowa jest równa 0, to ta półprosta wychodzi z początku układów współrzędnych. W ruchu jednostajnie przyspieszonym wartość przebytej drogi możemy wyznaczyć, obliczając pole powierzchni pod wykresem wartości prędkości. W ogólności figura ta jest trapezem. Wartość przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym obliczamy jako iloraz różnicy wartości prędkości w czasie. Jednostką przyspieszenia jest 1 metr na sekundę kwadrat. Mamy dwie kulki, mniejszą i większą, oraz równie pochyłą. Umieśćmy jedną z tych kulek na szczycie i zobaczmy, jak będzie się zachowywać. Umieśćmy większą kulkę i ponownie zobaczmy, jak się zachowuje. Zaobserwowaliśmy, że obie kulki, chociaż różnią się wielkością i masą, ułożone w spoczynku na górze równi pochyłej, stoczyły się z niej, zyskując szybkość. Szybkość wzrasta liniowo w czasie tego ruchu. W związku z czym w tym eksperymencie badaliśmy ruch jednostajnie przyspieszony. Wykonajmy proste doświadczenie, w którym zbadamy spadek swobodny. Spadek swobodny ciał powinniście pamiętać z odcinka o wahadłach. Biorąc pod uwagę, że spadek swobodny odbywa się z przyspieszeniem ziemskim, możemy go uznawać za ruch jednostajnie przyspieszony. Sprawdźmy, w jaki sposób będzie się poruszała piłeczka zielona, upuszczona z wysokości około 2 metrów. Ruch tej piłeczki w spadku swobodnym z wysokości 2 metrów odbył się na tyle szybko, że musimy Wam to pokazać na zdjęciach. Jeśli pamiętacie, ruch piłki do koszykówki spadającej z ponad 4 metrów trwał około 1 sekundy. Ruch piłki jest na tyle szybki, że aby zaobserwować kolejne etapy, musimy posłużyć się zdjęciami. Na zdjęciach, które widzicie, przedstawiliśmy kolejne etapy ruchu piłki. Tak jak w przypadku samochodzika, w kolejnych etapach ruchu odcinki drogi są coraz dłuższe. Zagadnieniami, którymi zajmowaliśmy się do tej pory, a więc opisem ruchu, jego rodzajów i wielkości z nim związanych, w fizyce zajmuje się kinematyka. Natomiast przejdźmy teraz do dziedziny fizyki badającej przyczyny ruchu, czyli do dynamiki. W tym momencie ta kostka się nie porusza. Jak każde ciało znajdujące się na Ziemi, podlega grawitacji, czyli posiada ciężar. Ciężar tej kostki równoważony jest w tym momencie przez moją rękę. Gdybym zabrał tą rękę, ciało z pewnością by spadło. Treść pierwszej zasady dynamiki Newtona mówi, że jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to pozostaje ono w spoczynku, jeżeli było w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, jeżeli się poruszało takim ruchem. Z pierwszą zasadą dynamiki Newtona związana jest bezwładność ciał. Bezwładność określamy jako niechęć do poruszania się. Możecie to zaobserwować, jeżeli na przykład wysuniecie kartkę spod kubka. My wysuniemy samochód spod piłki.
Sprawdźmy to eksperymentalnie. Bezwładność, czyli niechęć do poruszania się albo zmiany sposobu swojego ruchu, dotyczy oczywiście także tych ciał, które już się poruszają. Na przykład my, jadąc samochodem, w przypadku gwałtownej zmiany prędkości, pochylamy się albo do przodu, albo do tyłu, w zależności od tego, czy zmiana prędkości wynika z przyspieszania czy z hamowania. W naszym doświadczeniu, które za chwilę zobaczycie, wymodelowaliśmy sposób, w jaki zachowuje się ciało, jeżeli samochód gwałtownie hamuje. Wróćmy do naszej kostki. Kostka będzie pozostawała w spoczynku tak długo, jak działające na nią siły będą się równoważyły. Jeżeli przestanie tak się dziać, czyli na przykład zabiorę swoją rękę, kostka zacznie przyspieszać w kierunku Ziemi zgodnie z przyspieszeniem ziemskim. Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona, jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to ciało będzie przyspieszać. Na pewno każdy z Was nieraz w życiu podrzucał taką piłeczkę. Spójrzmy na nią oczami fizyka w kontekście właśnie drugiej zasady dynamiki Newtona. Przeprowadźmy eksperyment i go przeanalizujmy krok po kroku. Podrzucając piłkę, nadajemy jej prędkość początkową ruchu w górę. Obserwujemy, że po zatrzymaniu ręki piłka porusza się dalej z coraz mniejszą szybkością aż do zatrzymania się. Osiąga w ten sposób wysokość maksymalną rzutu, a następnie porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem równym przyspieszeniu ziemskiemu w dół. Piłka porusza się tak samo jak w przypadku spadku swobodnego. Kubek oddziałuje na stół. Stół oddziałuje na kubek. Są to siły wzajemnego oddziaływania. Kubek wywiera nacisk na stół, a stół wywiera nacisk na kubek. Mimo że obie te siły są równe co do wartości, mają ten sam kierunek i przeciwne zwroty, nie równoważą się. To dlatego, że obie te siły przyłożone są do dwóch różnych ciał. Mówi o tym trzecia i ostatnia zasada dynamiki Newtona. Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B oddziaływuje na ciało A siłą równą co do wartości, o tym samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie. Tyle nam mówi trzecia zasada dynamiki Newtona. Ale jaki to ma sens dla nas? Okazuje się, że bardzo duży. Jeżeli mieliśmy okazję pływać, to właśnie korzystaliśmy z praw wynikających z trzeciej zasady dynamiki Newtona. Odpychając wodę do tyłu, ta sama woda odpychała nas do przodu w kierunku, w którym chcieliśmy płynąć. Lecąc samolotem, takim starszego typu, ze śmigłami, mieliśmy okazję także skorzystać z tej samej zasady. Samolot swoimi śmigłami odpychał powietrze do tyłu, samemu poruszając się oczywiście do przodu. Nowsze samoloty poruszają się dzięki trochę nowszym silnikom. Są to tak zwane silniki odrzutowe. Z zasady odrzutu korzystają także rakiety, ponieważ poruszają się w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma ośrodka, od którego można by się odepchnąć, muszą zabrać ze sobą coś, od czego mogą się właśnie odpychać. Okazuje się, że właśnie dzięki zasadzie odrzutu można nabierać prędkości. Polega ona na tym, że masy rozdzielają się, jedna część tej masy leci do tyłu, tak? Na przykład gazy spalinowe właśnie z silnika rakietowego, natomiast cała reszta rakiety porusza się w przeciwną stronę. Środek ich mas pozostaje nadal w spoczynku. Wspomnieliśmy o tym, że rakiety wykorzystują zjawisko odrzutu. Możemy wykonać eksperyment w
którym zaobserwujecie to zjawisko w małej skali. Zaobserwowaliśmy, że balon poruszał się w górę wzdłuż naprężonej nitki. Ten ruch trwał tak długo, dopóki starczyło naszemu modelowi paliwa, którym było znajdujące się w jego wnętrzu powietrze. Wyrzucany gaz z dyszy powodował powstanie siły odrzutu, która była większa niż ciężar rakiety, łącznie z paliwem. Dlatego rakieta wznosiła się. Gdy kończyło się paliwo, tempo jego wyrzucania spadało, a wartość siły odrzutu malała. Ostatecznie model się zatrzymał i wrócił na Ziemię. Jeżeli mówimy o ruchu, nie możemy zapomnieć o oporach ruchu. Oporami ruchu nazywamy wszystkie te siły, które przeciwdziałają temu ruchowi. Na przykład podczas spadania piórka powietrze próbuje ten ruch zatrzymać. Podczas przesuwania na przykład ciężkiej szafy po podłodze odczuwamy pewne siły, które nam w tym przeszkadzają. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób można opisać te przeciwdziałające ruchowi siły. Na spoczywający na stole drewniany klocek działa siła ciężkości i siła reakcji podłoża. Te siły się równoważą i klocek się nie porusza. Jeżeli zadziałamy na klocek siłą, która ma spowodować jego ruch, pojawi się siła tarcia statycznego przeciwdziałająca rozpoczęciu ruchu. Dopiero po przekroczeniu maksymalnej wartości siły tarcia ciało zacznie się poruszać. Wartość siły tarcia kinetycznego, czyli takiego, które przeciwdziała trwającemu już ruchowi, jest mniejsza niż maksymalna wartość siły tarcia statycznego, dlatego łatwiej jest przesunąć ciało już poruszające się. Mamy dwie kostki. Ścianka jednej pokryta jest filcem, druga pozostaje dalej drewniana. Podnieśmy teraz równię i zobaczmy, pod jakim kątem kostki zaczną się zsuwać. Widać, że pierwsza zsunęła się kostka bez filcu, a dopiero później przy około 22 stopniach nachylenia równi zsunęła się druga kostka. W poprzednim eksperymencie porównaliśmy, jak zsuwają się klocki o dwóch różnych ściankach. Dodatkowo wyznaczyliśmy kąt, przy którym zaczyna się zaślizgiwać właśnie ten klocek. Spróbujmy siłę tarcia wyznaczyć także w inny sposób. Do tego celu będziemy potrzebować wagę, która określi masę naszego klocka, oraz siłomierz. Dokonajmy pomiaru. Kostka waży 93 gramy. Specjalnie dla Was przymocowaliśmy także taki haczyk, żeby dało się przymocować siłomierz. Waga nie będzie nam potrzebna. O siłomierzu już mówiliśmy, on jest wyskalowany w gramach lub w newtonach. Zakres pomiaru tego siłomierza to jest 1 newton. Tak więc możemy dokonać pomiaru. Sprawdźmy, przy jakiej sile klocek zacznie się przesuwać w poziomie. Mogę określić, że jest to około 0,2 N. W wyniku pomiaru masy uzyskany wynik to 93 gramy, czyli 0,093 kg. Maksymalna wartość siły wskazana przez siłomierz do momentu poruszania się klocka wynosiła 0,2 N. Maksymalna wartość siły tarcia jest proporcjonalna
do siły nacisku wywieranej przez ciało zgodnie ze współczynnikiem tarcia. Żeby policzyć współczynnik tarcia, potrzebne jest nam wyliczenie siły nacisku. Wyliczamy ją z ciężaru ciała, czyli masy razy przyspieszenie grawitacyjne. Podstawiając wartości uzyskane w wyniku pomiarów, otrzymujemy, że nacisk wynosił 0,93 N. W związku z czym wartość współczynnika tarcia to 0,215. Encyklopedyczny współczynnik tarcia drewna o drewno wynosi właśnie około 0,2. Warto zaznaczyć, że współczynnik tarcia jest wielkością bezwymiarową. Nie ma jednostki. Wspomnijmy jeszcze o jednym aspekcie ruchu ciał. Z ruchem ciała związana jest energia kinetyczna. Dokładnie jest ona ściśle powiązana z masą poruszającego się ciała oraz kwadratem jego szybkości. Im szybciej się ciało porusza, tym większa jest jego energia kinetyczna. Energia kinetyczna jest częścią energii mechanicznej ciała. Energia kinetyczna ruchu postępowego jest to połowa iloczynu masy i kwadratu szybkości ciała. Jednostką energii kinetycznej jest 1 joule. Warto zauważyć, że zwiększając szybkość dwukrotnie, energia wzrasta czterokrotnie. W dzisiejszym odcinku zajmowaliśmy się ruchem. Dowiedzieliście się, czym jest ruch i kiedy możemy mówić o tym, że jakieś ciało się porusza. Poznaliście zasady określania położenia i dowiedzieliście się, czym są układy odniesienia. Omówiliśmy także wielkości związane z ruchem i jego rodzaje. Przeprowadziliśmy także eksperymenty dotyczące różnych rodzajów ruchu. Wspomnieliśmy także o zasadach dynamiki Newtona i energii związanej z ruchem. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.